mamy do czynienia ze zmianą władzy w Brazylii. Jakie są posunięcia nowych władz brazylijskich? Czy widać jakiś regres w stosunku do reform, które przeprowadziły lewicowe gabinety Luli i Dilmy Rousseff? No myślę, że powiedzenie zmiana władzy jest bardzo delikatnym powiedzeniem, bo tak naprawdę mówi się o zamachu stanu w białych rękawiczkach. Doszło do odsunięcia tymczasowego prezydenta Dilmy Rousseff od władzy z Brazylii. To jest prezydent z partii pracujących. To jest ta partia, która wprowadziła największe zmiany społeczne w historii tego kraju, powiedzmy tylko między innymi o programie Bolsa Familia, który wyciągnął z biedy 40 milionów ludzi. To są programy takie jak Mój Dom, Moje Życie, które pozwoliły kolejnym 3 milionom zamieszkać w godnych warunkach, nie w fawelach. I doszło do zmiany władzy, ponieważ Senat zagłosował za impeachmentem prezydenta Dilmy Rousseff. To też jest warto powiedzieć, że sam kongres w Brazylii, ponieważ to głosowanie wyglądało tak, że każdy podchodził i mówił, czy chce, żeby był impeachment, czy nie. Tam pojawiły się bardzo prawicowe i często nawet gloryfikujące dyktaturę wojskową treści. Więc to jest bardzo trudny moment dla Brazylii. I teraz mamy nowy rząd, tymczasowy, rząd Michela Temera, do czasu, kiedy Senat ponownie, już tym razem większą większością, czyli 2/3, będzie musiał głosować za lub przeciw już zupełnemu impeachmentowi i odsunięciu prezydenta od władzy. I tymczasowy rząd już pierwszego dnia budził wiele kontrowersji, nie tylko dlatego, że Michel Temer, który jest tymczasowym prezydentem, cieszy się tylko 2% poparciem, ale także dlatego, że jego rząd składa się wyłącznie z białych mężczyzn. Powiedzmy, że Brazylia jest krajem, w którym nie tylko 50%, jak wszędzie, to są kobiety, ale także jest krajem, w którym 50% ludności deklaruje się jako czarnoskóra. To jest rząd, który od razu powiedział o cięciach, będzie znacznie zmniejszał na przykład zakres programu Bolsa Familia, o którym mówiłam, czy programów mieszkaniowych. To jest rząd, który no, zdecydowanie idzie w stronę takiej neoliberalnej polityki, cięć budżetowych, ale to są cięcia, które tak naprawdę dotykają znowu tylko najbiedniejszych i to jest chyba największy problem, więc rzeczywiście, jeżeli mówimy o Brazylii, to już nie progresu, jak jest napisane na fladze, ale niestety cofanie się w tej chwili z punktu widzenia takiej socjaldemokracji zdecydowanie bardzo szybko, w ciągu 3 tygodni mamy olbrzymie cofnięcie się wobec tego, co zostało dokonane. Pytanie, na ile zmiany rządu pracujących były stabilne? Czy jest szansa na powrót Dilmy Rousseff? A jeśli nie, co jest ciekawe, sondaże pokazują, że gdyby były nowe wybory, znowu też nie wiemy, czy będą, ale gdyby były, prawdopodobieństwo, że poprzednik Dilmy Rousseff, autor największych programów socjalnych, Lula da Silva, ma bardzo duże szanse, żeby nie tylko wejść do drugiej tury, ale żeby wygrać te wybory, czyli jednak Brazylijczycy, bardzo podzieleni w tej chwili, doceniają ogromną rolę Luisa Inácio Lula da Silva w progresywnych politykach społecznych i nie tylko, bo też na arenie międzynarodowej Brazylia zaistniała w wielkim stopniu.